Szanowni Państwo, kolejną szkołą greckiej filozofii życia, którą chcę omówić, są Stoicy. Stoicy powstali, czy działali, to już o tym mówiłem, mniej więcej w tym samym czasie, co epikurejczycy. Wobec tego omówię nauczanie założyciela stoików, czyli Zenona Skition. Przedstawię no, jego główną tezę, cnota jako pewna apatia, apatheia. Ideał mędrca stoickiego be, będzie właśnie taką soczewką, w której skupiają się najważniejsze tezy etyczne Zenona Kition. No i, i, i krótko omówię dzieje stoicyzmu. Przede wszystkim stoicyzm rzymski, który najbardziej znamy, ponieważ najwięcej tekstów stoików zachowało się właśnie z okresu rzymskiego właśnie stoików rzymskich. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, twórcą stoicyzmu jest Zenon Skition. Zenon Skition, który około 314 roku sprowadził się do Aten. Tam mówi się, że był pod wpływem Sokratesa, czy uczniów Sokratesa. Także zapoznał się z nauczaniem cyników. Ale, ale po prostu cynicy zrazili go swoimi obyczajami. Pamiętają Państwo, cynicy no, właściwie cieszyli się z tego, że nazywano ich psami, no bo właśnie, właśnie pies nie krępował się otoczeniem. W związku z tym cynicy także zachowywali się no, bardzo swobodnie, właśnie nie, nie zrażając się. To, otoczeniem, no a przez to yy, zrazili do siebie Zenon z Kition. Około roku 300 założył szkołę, która miała być wyraźnie no, odpowiedzią na ogród Epikura. Proszę Państwa, jest pewien yy, evenement pewien yy, w przypadku Zenon z Kition. mianowicie Zenon był w Atenach powszechnie szanowany, na jego wykłady yy, ściągało bardzo wielu uczniów i Umiera otoczony powszechnym szacunkiem, co jak Państwo się pewnie zorientowali, rzadko w Atenach filozofowi się to udawało. Proszę Państwa, Zenon mówi tak: filozofia to jest po prostu jak ogród. Fizyka czy no, jakaś ontologia to są po prostu w tym ogrodzie drzewa. Logika, czy dzisiaj byśmy powiedzieli szerzej, teoria poznania, metodologia, ale Zenon mówi, logika to jest ogrodzenie. Ogrodzenie, które po prostu nie dopuszcza do tego ogrodu intruzów czy jakichś szkodników, którzy mogliby ten ogród zniszczyć czy uszkodzić. Natomiast etyka to są owoce tego ogrodu. No i proszę Państwa, no. Yy, nie dla samych drzew sadzimy sady, no i nie dla, nie dla drzew, ani dlatego, żeby stał płot, robimy płoty. Wszystko to się robi ze względu na owoce, ze względu na korzyści, które taki ogród przynosi. W związku z tym filozofie, wszystkie działy filozofii mają prowadzić do etyki, co więcej. Właśnie fizykę, czy ontologię, czy metafizykę, także logikę, czy metodologię uprawiamy ze względu na etykę. Są one no, niejako tej etyce podporządkowane. Proszę zobaczyć, w taki obrazowy sposób Zenon Skition no, powiedział to samo, co, co innymi słowami powiedział Epikur, to tutaj się tak bardzo nie różnili. Tak samo nie różnili się bardzo, jeśli chodzi o przykrojenie zagadnień ontologicznych czy zagadnień metodologicznych do po prostu swoich rozważań etycznych. Mianowicie mianowicie jeśli chodzi o teorię rzeczywistości, Zenon on wyraźnie wrócił do materializmu, Uważał, że, że świat jest materialny, że jego no można nawet mówić o pewnym arche, yy, czyli ogniu, yy, że jest taki jednorodny, że życie jest powszechną własnością, nie ma jakiejś tam osobnej przyczyny, po prostu, po prostu ono, jest, ono jest cechą wszystkiego, co materialne. Co więcej, w tym świecie jest pewien. Tkwi pewna prawidłowość, pewna pra rozumna prawidłowość, rozumna w takim sensie, że no uporządkowana. Nie w taki sposób, no, że, że ten rozum działa i coś modyfikuje, tylko rozumna w tym sensie, że uporządkowana, nieuchronna, konieczna i to jest pneuma. I że właściwie ta pneuma to jest pewien porządek tego dziejącego się świata. No i pneuma oczywiście jest, no rządzi całym światem, a my ludzie jesteśmy tutaj no, elementem, pewnym detalem tego świata. W związku z tym dobrze by było, jak nasz rozum by, no uczestniczył w pneumie, by, by ją rozpoznał i po prostu, no zwyczajnie nasze życie do owej pneumy dostosował, żeby, żeby po prostu nie było tutaj jakichś zgrzytów. Tyle jeśli chodzi o teorię rzeczywistości. Także oczywiście, żeby było prościej, no to. Poznanie ograniczało się do poznania zmysłowego. Właściwie jest tylko poznanie zmysłowe, poznajemy zmysłowo, natomiast. Pojęcia, pewne pojęcia ogólnie po prostu samorzutnie się w nas pojawiają. My po prostu widzimy różnych ludzi, takich, jakich, no i, no i jak tak sobie popatrzymy, no to po, pojawia się w nas pojęcie człowiek, które obejmuje wszystkich tych ludzi. To potem nazwano po prostu nominalizmem. Ale, żeby nie było tak, jak jak u sofistów, czyli żeby, żeby nie, nie, no, no nie, nie popaść w jakiś pełny taki relatywizm, że wszystko jest względne, no bo, no bo jednak jakieś tezy stoicy głoszą, to prowadzono pojęcie takich sądów kataleptycznych. Otóż sądy kataleptyczne to są sądy oczywiste. Są pewne rzeczy oczywiste, o których nie dyskutujemy. I, i, i po prostu, i one, jak gdyby, y, no, można, można im przyznać y, no, jakąś dużą dozę pewności. Sądy kataleptyczne czy sądy oczywiste. Chodzi tutaj właśnie owa kategoria oczywistości, czyli rzeczy, o których się po prostu nie dyskutuje, są oczywiste i one, i one są po prostu podstawą jakiegoś, no, Funkcjonowania czy zachowania się. Natomiast inne sądy, które nie mają tego waloru oczywistości, mogą być błędne, mogą podlegać dyskusji. To już jest inna sprawa. W związku z tym etyka. Etyka przede wszystkim ma polegać na Życiu zgodnym z naturą. Co to znaczy na życiu zgodnym z naturą? No, właśnie życiu zgodnym z pneumą, czy z koniecznością, która z tej pneumy wynika. Czyli to, to, no, znaczy to nie jest konieczność dla pneumy, tylko konieczność dla nas. My, my z pneumą, można powiedzieć, nie wygramy. Z koniecznością nie wygramy, natomiast możemy spróbować się w niej zorientować i po prostu się do niej dostosować. I to jest, i to jest. I to jest właściwie wstęp do, do no, jakiegoś dobrego przeżycia tego życia. No bo etyka polega na tym, i każda etyka to głosi, że należy dążyć do dobra, a należy unikać zła. No dobrze, ale co to jest dobro i co to jest zło? Jeśli to ma być dobro lub zło moralne, to znaczy to musi być dobro lub zło, które zależy ode mnie. Przecież nie mogę nazwać y, dobrem lub złem moralnym coś, co ode mnie nie zależy, na co nie mam wpływu i za, za co nie odpowiadam. I teraz, jeśli się tak dobrze zastanowimy, to właściwie za wiele rzeczy, które ludzie uważają za dobro, i za wiele rzeczy, które ludzie uważają za zło, nie mają na to wpływu. Więc nie możemy tego nazwać złem lub dobrem ludzkim, czy złem lub dobrem moralnym. Więc po prostu masa jest takich rzeczy, które właśnie zależą albo od innych, czyli no to na przykład bogactwo, czy zaszczyty, czy no jakaś pogarda, no to są wszystko rzeczy, które inni nam dają. To od nas nie zależy. Więc te rzeczy są obojętne moralnie. Tak samo różne, różne dopusty losu, jak zdrowie, choroba, uroda albo jej brak. To także od nas nie zależy. Jeśli nie zależy od nas, to w ogóle nie podpada pod kategorię dobra lub zła to wobec tego, co od nas zależy? No od nas zależy, można powiedzieć, to jak my się do tego, co, co, co pneuma ma na mnie, się ustosunkujemy. Do, od nas zależy właściwie nasza postawa. Od nas zależy, najprościej mówiąc, nasze stany psychiczne. Czyli chodzi o to, że, że te wszystkie rzeczy, które no, od nas nie zależą, nie wpływają na nas. Od nas zależą tylko nasze stany psychiczne, i te po prostu mamy całkowicie, można powiedzieć, opanowane, i to opanowanie po prostu no, sprawia nam wolność. Dlatego, że właśnie, no już o tym mówiłem, świat jest ściśle zdeterminowany, rządzi Nim wszechobecna pneuma. I nawet jak czasami uda się człowiekowi gdzieś tam pójść trochę pod prąd, to i tak potem y, dzieje świata wrócą do swojego właściwego nurtu, a ktoś, kto się, ktoś, kto się przeciwstawiał, y, po prostu będzie tutaj stalki. W związku z tym cnota. Cnota polega na najpierw zrozumieniu praw natury. I tu chodzi nie tylko o to, żebyśmy zrozumieli intelektualnie. Ale przede wszystkim emocjonalnie, no bo my, my, my rozumiemy, że, że po prostu w Polsce występują cztery pory roku i, i po prostu w lecie jest gorąco, na jesieni będzie mokro, w zimie będzie zimno, no a na wiosnę tak jak na wiosnę. No i no to to wiemy, no. a bez przerwy narzekamy w lecie na upał. Na jesieni na błoto, czy w czasie jesieni na błoto, podczas zimy na chłód, no i tak. No to nie. To chodzi o coś więcej, żeby nie tylko zrozumieć, ale zaakceptować to, pogodzić się z tym, czy po prostu uznać, no, no nie ma wpływu na to, czy, czy, czy po prostu yy, jaka jest pogoda. Czyli właściwie to jest taka, Taka, taka postawa, no nie wiem, jak w tym ta, podobno szwedzkim przysłowiu, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. E, o, i to na tym, by polegała, na tym by polegała stoicka cnota. I teraz tak, jak raz już. Tego się nauczymy, ta akceptacja emocjonalna pneumy nastąpi, no to po prostu już, już będziemy z nią pogodzeni. W związku z tym, jak się raz cnotę zdobędzie, to już się ją, to już się ją ma. W związku z tym, co jest tą cnotą? Ano, pewna właśnie obojętność, pewna obojętność na to, co niesie los, na to, co niesie życie, na to, co robią nam inni ludzie i tę obojętność, tę obojętność stoicy nazwali apatią. To trochę inne znaczenie, bo dzisiaj apatią się no, raczej określa pewien symptom taki no, chorobowy, natomiast, natomiast tutaj apatią jest po prostu pewne wygaszenie popędów, pewne opanowanie popędów. No bo yy, yy, stoicy mówią, no popędy, pragnienia, jakieś pożądania są w nas czymś naturalnym. No i zresztą jak gdyby yy, no, yy, naturalnym, czyli też pochodzą z pewnego porządku pneumy. Co więcej, mają swój cel, no, no, no jesteśmy głodni, chce się nam pić, no po to, po to żebyśmy przeżyli ale te popędy muszą być opanowane przez rozum, muszą być poddane kontroli rozumu. I, I ta kontrola rozumu polega na ich wygaszeniu, że rządzi nami tylko rozum, a nie popędy. I to wygaszenie jest właśnie ową apatią. Jeśli nam się to uda, po prostu osiągniemy pewien stan obojętności na to, co od nas nie zależy. Na to, co zależy od świata, od innych. I wobec tego stoik niczego nie pragnie, niczego się nie boi, czyli ani się go nie nastraszy, ani się go nie przekupi. Po prostu jest od tego niezależny. To jest to na, na taką postawę. Demokryt zaproponował słowo atrakcja i, i, i po prostu sceptycy, stoicy, przepraszam, też z tego. Z tego, z tego słowa skorzystali. Y, oczywiście, znów y, toicyzm, choć y, no, podobny do cynizmu, no, jest taki bardziej umiarkowany od cynizmu. Y, jest taki, no też bardziej, można powiedzieć, rozumny, bo tak, apatia nie oznacza no, nic nie robienia. Owszem, człowiek powinien jakoś no, płynąć z pneumą, ale po prostu no, robić to, co do niego należy, czyli i wypełniać swoje pewne naturalne obowiązki, i no, przyjmować także jakieś dobra, które los mu niesie dobra zewnętrzne nawet pieniądze nawet władzę przy założeniu jednak właśnie owej apatii, pewnej obojętności na, no właśnie, na zaszczyty, czy obojętności na, na jakieś krzywdy. I to, to po prostu wtedy, no, Coś, co wynika z obowiązków, coś, co wynika z pewnej powinności. Oczywiście tego, tego po prostu stoik ma nie unikać, ma to, ma to wykonać, ale właśnie po stoicku. W związku z tym, ideał mędrca stoickiego przede wszystkim wynika z tego życia zgodnego z naturą. Życia zgodnego z koniecznością, i to jest tutaj no, i koniecznym, ale i wystarczającym warunkiem szczęścia. Cechą tą charakterystyczną stoika, no dzisiaj też mówimy ze stoickim spokojem ktoś coś przyjął jest właśnie to uważanie za całkowicie obojętne tego, na co nie mam wpływu. Dzięki temu mędrzec stoicki właśnie jest nowym stoikiem, czyli panem swoich uczuć, dążeń i namiętności. Tak jak powiedziałem, ani go się nie nastraszy, ani się go nie przykupi. I dzięki temu jest wolny, robi co chce. Tak jak już wspomniałem, podobnie jak szkoła epikolejska, szkoła stoicka trwała bardzo długo. Dzieli się ją właśnie na stoę starszą, czyli tę klasyczną, Zenonach Rzypas z Soloi, potem na stoę hellenistyczną, średnią, no i młodszą rzymską. I tak jak Państwu powiedziałem, tych, tych stoików rzymskich, czyli Senekę, Epikleta, Malka Aureliusza, dość dobrze znamy. Bardzo no, jest nawet teraz pewna moda na na badania dotyczące Seneki, y, zwłaszcza, że no, y, Seneka, y, jego y, pisma powstawały już w jakiejś interakcji do chrześcijaństwa. W związku z tym y, y, uważa się, że właśnie, y, właśnie stoicyzm Seneki wywał pewien wpływ na chrześcijaństwo. On sam y, y, no, y, pisał takie tragedie, ale przeznaczone do czytania, nie do nie do wystawiania. No, też był trochę uczestnikiem polityki, ponieważ był wychowawcą Nerona. No, potem, gdy Neron doszedł do władzy, Seneka się wycofał z życia Dworskiego, ale i tak, ale i tak Neron go oskarżył o spiskowanie przeciw sobie i, i, i po prostu zmusił do popełnienia samobójstwa. To jest to jest sprawa znana. Znany jest także epiktet, który był niewolnikiem i wyzwoleńcem, i on, on wprowadził takie nazewnictwo, które czasami się słyszy, które od niego, od niego właśnie pochodzi, mianowicie owe rzeczy, które są wyłącznie w naszej mocy, nazwał, Proairezis. Prójrezys to jest to, na co mamy wpływ. Natomiast i tego, tych Proairezis jest niewiele. To są, tak jak powiedziałem, głównie nasze stany psychiczne. Natomiast to, co, to, co jest poza naszą mocą, to jest a, -a rezis i to są rzeczy obojętne. Najbardziej chyba znanym stoikiem, jest Marek Aureliusz. Marek Aureliusz, który był cesarzem rzymskim i no, zostawił takie rozmyślania. Są one przetłumaczone na język polski, więc często też cytowane, bo składają się z szeregu takich właśnie zdań czy nawet sentencji. No i on właśnie no, głosił takie typowe poglądy stoickie, że należy. Unikać rozkoszy, sławy czy bogactwa. Raczej powinno się spokój odnajdować w pracowitości, w spełnianiu swoich obowiązków. No, mówił, że świat jest pewnym teatrem, to pneuma wyznacza nam pewną rolę w tym teatrze. Zazwyczaj ta rola jest skromna. Ale należy, się, należy tę rolę grać, nie należy się lękać śmierci. Śmierć też się mieści w naturalnym porządku świata, więc to są takie bardzo humanistyczne, łagodne poglądy. Ale te poglądy nie przeszkadzały Malkowi Aureliuszowi no, w okrutnych prześladowaniach chrześcijan. Uważał ich za wrogów państwa i wobec nich zasady stoickie się nie stosowały. Proszę Państwa. Tak jak powiedziałem już poprzednio, stoicyzm wywarł dość duże, duży wpływ na, na rozwój no, pewnej etyki chrześcijańskiej, czy moralności chrześcijańskiej, także estetyki chrześcijańskiej. Oddziałał na myśl średniowieczną i od czasu do czasu także ożywał w późniejszej filozofii. Na przykład wy, wymienia się tutaj Justyna Lipsiusza, który był takim sceptykiem, czy by był, głosił etykę stoicką już w okresie nowożytności. Tyle proszę Państwa o stoicyzmie. Dziękuję bardzo za uwagę no i zapraszam na kolejny wykład, który będzie dotyczył sceptyków. Dziękuję bardzo jeszcze raz.